Kronc kanonik Zdzisław, sąsiadek. Przeszedł do wieczności we wtorek 11 czerwca 2085 roku, w wieku 62 roku wielkopolski. Pogrzeb w Krzeczowie 14 czerwca 1914. Wzięcie za bliskość bólu, dar modlitwy, zjednoczenie nadziei na spotkanie w domu ojca. Ksiądz proboszcz, kapłani dekanatu, Bochni Wschód, Wierni, parafii Krzeczów, rodzina. I tu właśnie jest ten kościół w Krzeczowie. Dzwonnica. W tej chwili akurat nie dzwoni. Jest tak zakryta. Okno serca na ciebie. Górka. Misję świętą. Gołąb właśnie czeka na swój, na swoją misję, ale odleciał. Kościół Matki Bożej Nieustającej Pomocy. To właśnie był ten emerytowany proboszcz parafii w Bokowcu i rezydent parafii w Krzeczowie. Tyle na razie.